Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, dzisiaj na tapecie gra PlayerUnknown's Battlegrounds. Gra, która ostatnio bardzo dużo czasu zajmuje w moim życiu, w którą mi się gra bardzo przyjemnie i bardzo, bardzo ją lubię. Ale nie zawsze dobrze wychodzi, nie zawsze jest co wam pokazać i tak też było w tym tygodniu, mimo moich usilnych starań, wielu, wielu prób i wielu, wielu godzin spędzonych przy Battlegroundsach, nie udało mi się wybrać żadnego materiału, który byłby sensownym do pokazania. Z tego też powodu wpadł mi do głowy pomysł, żeby pokazać wam akcje, które mi nie wyszły. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest łatwo i nie zawsze jest do przodu. Zresztą sami zobaczycie. Miłego oglądania. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. No to lecę. Nie sam i wyskoczyłem już nad bazą wojskową. Trochę wariactwo. Próbuję może dolecieć do tej wieży radarowej. Tam poleciał pan. Mam nadzieję, że do tej wieży sam się wybiorę. No a stamtąd będzie dobry widok i dobry start. No ale zaraz zobaczymy, bo tam też się kręci koleś. No, też wylądował. Tu gdzie ja? Tego diabeł. Powolutku, powolutku, spokojnie. Ja tu będę sobie patrolował to wzgórze. Mam nadzieję, że zaraz dostrzegę kogoś i dostrzegę go zanim on wejdzie do mnie. Dobra, zaraz się strefa przesunie i będzie wszystko jasne. Jest środek strefy. Ale teraz to już nie ma znaczenia. Jest 35 osób na tak małym obszarze. Rzeka zabiera 1/3 strefy. Dobra. Dni powstań. No, teraz by się przydał celownik, co? Gówno. Tam jest koleś. No, biegnij tu do mnie. Chodź tu, chodź tu. Wybiec, bo go strefa zje. Go nie zgubić. No, serduchowali. Fuck.
koleś. Daleko. Ale nie mogę sobie pozwolić tutaj na konkurencję tak blisko mnie. No pokaż się. Kurczę. Chyba pobiegł. Tam jest. Ej, głupi, głupi. No dobra. Wydaje mi się, że koleś gdzieś tu jest na tym piętrze nawet. Albo na dworze. Matko. No taka akcja na samym początku. Tam jest sporo sprzętu z przodu jeszcze. Trzeba wyjść z budynku, a wyjście z budynku może się źle skończyć. Ach, cholera ze SKS-a, no. Pewnie go tu nie ma, a ja się będę czaił przez 2 minuty. Wydaje mi się, że ktoś... Zresztą mi się to wydaje. Kuźwa mać. O, gdzie jesteś? Wracam po tą Dacię. Wolę jeździć Dacią niż bugiem, jakoś bardziej się czuję osłonięty.
No dobra, mam nadzieję, że jakoś żyjecie po tej serii niekończących się porażek. Ja powiem szczerze, że ten tydzień zapiszę w swojej battlegroundsowej historii no, słabymi zgłoskami i naprawdę było ciężko. Miałem ochotę już w pewnym momencie porzucić tę grę, ale za każdym razem sobie mówiłem jeszcze raz, pewnie w tej rundzie w końcu wyjdzie, będzie chociaż top 10, będzie co pokazać, ale kolejne rundy przynosiły znowu to samo. Ginąłem 50, 60, czasem 20, ale no po prostu beznadzieja, naprawdę nie było czym się pochwalić, stąd ten materiał, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, to wiecie co robić, łapka w górę, komentarze, no i oczywiście subskrybujcie. Dzięki, że oglądaliście i do następnego.